Kolejna część naszej ekspresowej serii poświęcona jest naszemu niedawnemu odkryciu, zaskakującemu odkryciu, grze Geschenkt lub jak kto woli, No Mercy, No Thanks lub po polsku Nie Dziękuję. Gra jest autorstwa Thorstena Gimlera, który zrobił m.in. Atona i Złodzieja z Bagdadu. Słuchajcie, jak dla mnie to naprawdę, kiedy projektował tę grę, miał jakiś przebłysk geniuszu. Tak, zdecydowanie. W grze Geschenkt chodzi o to, żeby zebrać jak najmniej punktów na kartach. Gracz rozpoczynający odkrywa kartę i ma następujący wybór. Może tę kartę wziąć lub zapłacić jeden, żeby tej karty nie wziąć. Jeśli zapłaci, to kolejka idzie do następnego gracza, który ma ten sam wybór. Znowu może zapłacić jeden i nie wziąć lub wziąć. Powiedzmy, że weźmie, wówczas zabiera to, co było zapłacone na karcie. Gracz, który wziął kartę, odkrywa nową kartę i znowu ma ten sam wybór. Albo płaci, albo bierze do siebie. Ponieważ ta karta jest dużo więcej warta, to duża szansa, że gracze będą płacić w kółko, aż uzbiera się tu pokaźna liczba żetonów. Powiedzmy, że w pewnym momencie tych żetonów jest już na tyle dużo, że jeden z graczy chce wziąć tę kartę, wówczas bierze ją razem z żetonami. Jeśli któryś z graczy zbierze karty o numerach sąsiednich, wówczas nie dostanie punktów ujemnych za każdą z nich, a jedynie za tą słabszą. W tym przypadku całkiem prawdopodobne, że ci gracze nie wzięliby tej karty, natomiast gracz z piątką weźmie ją z przyjemnością, ponieważ zamiast minus 5 punktów będzie miał już teraz tylko minus 4, a jeszcze dodatkowo dostanie 2 żetony. W ten sposób gramy do skończenia tych kart, kto ma najmniej punktów, wygrywa. Jeśli oglądając poprzednie recenzje stwierdzacie, że zgadzacie się z naszym gustem, to jeśli chcecie kupić jakąś grę wakacyjną spośród tych, które tutaj leżą, możecie decydować się w ciemno. Zdecydowanie, naprawdę, według mnie ta jest zdecydowanie najlepsza. To jest po prostu tak genialnie prosta i jednocześnie... I po prostu genialna. Jak jednocześnie to złośliwa. Bardzo złośliwa. Taktyczna, można naprawdę, są bardzo ciekawe decyzje. I wbrew pozorom jest kilka możliwych, może nie strategii, nie używajmy takiego wielkiego słowa, ale... No nie, Bartek, pomóż mi. No, jest kilka pomysłów na grę. To nie jest tak, że mam jeden oczywisty problem, nie brać kart, albo brać wszystkie karty, żeby innym przeszkadzać. No naprawdę można różne wariacje w tych prostych kombinacjach stosować i wydają się one skuteczne. Tak, można naprawdę odnieść sukces, kombinując nieszablonowo. Po obejrzeniu zasad to się wydaje, no ale zaraz, to co? Biorę, nie biorę. No i co tu można wymyślić? No. Można! To już można! Głębia jest zwrotnie proporcjonalna do prostoty. No może nie przesadzajmy, wtedy byłaby... Bo gra jest tak super prosta, że musielibyśmy tu mieć głębię na poziomie Twilight Struggle czy Agricoli, ale... Nie, ale naprawdę jest dużo więcej gry w grze, niż można by się spodziewać po tych prostych zasadach. No i takich dosyć nieciekawych grach... Nieciekawych kartach z cyferkami, tak, liczbami. To jest swoją drogą powód, dla którego być może część z was się tą grą nie zainteresowała wcześniej, na pewno dlaczego, dla którego ja się nie zainteresowałem, powód, dla którego ja się nie zainteresowałem. No bo co to może być ciekawego, tak? 22, 34, no taka jakaś kolejna bzdura wydana, tania gra na rynek, nie, na chłonny rynek niemiecki. Nic bardziej mylnego, naprawdę warto. Jeśli nie chcecie kupować, tym bardziej, że gra jest ciężka do dostania, chyba niewiele sklepów ją oferuje, to przynajmniej spróbujcie sobie zrobić samoróbkę na jakiejś talii kart, znajdźcie jakieś znaczniki z innych gier, albo zrobicie z monet, zagrajcie, spróbujcie, gwarantuję, że będzie fajnie. A potem kupcie oryginał, bo warto, żeby ta 50 groszy, czy ile autor dostał nagrodę za zrobienie takiej fajnej gierki. W tym momencie ja stwierdzam, że według mnie to jest najlepsza gra na 10 minut, co było dla mnie po prostu szokujące, patrząc na to, z którego roku jest ta gra. Pamiętasz, z którego jest roku? Nie pamiętam, ale jest stara jak świat. Stara jak planszówki nowoczesne prawie, że. No. Polecam rękami i nogami. Dalszy mogę dołączyć. No cóż, jedziemy dalej, jeszcze jedna gra będzie przed nami. Do zobaczenia.